205 punktów karnych i mandat w wysokości nawet do 27 tysięcy złotych dla motocyklisty, który nie zatrzymał się do rutynowej kontroli. 32-letni mieszkaniec Katowic uciekał przed policjantami z pszczyńskiej grupy Speed tylko dlatego, że nie miał ważnego przeglądu i ubezpieczenia OC. Mężczyzna uciekał przez Pszczynę, Tychy i ostatecznie został zatrzymany przez policjantów w Bieruniu. Wśród tych wykroczeń było wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie bezpośrednio na skrzyżowaniu, a także przekraczanie prędkości. W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, ten mężczyzna gnał ponad 130 km na godzinę. Obecnie limit punktów dla kierowców posiadających prawo jazdy dłużej niż rok wynosi 24 punkty. Ośrodki szkoleniowe są bezradne i nie mają wpływu na to, co kierowcy robią po otrzymaniu prawa jazdy. Zdaniem egzaminatorów każdy z kandydatów na kierowcę już na starcie powinien przejść badania, takie, które wykonują kierowcy zawodowi. Na te trafiają obowiązkowo jedynie ci kierowcy, którzy tracą uprawnienia ze względu na brawurę na drodze. Zakres badań lekarskich, z tego co mi wiadomo, jest ten sam albo bardzo podobny, bo to są tak zwane lekkie kategorie prawa jazdy. Inne badania są już dla kierowców samochodów ciężarowych, tam są psychotesty między innymi i to uważam, że nie jednemu by się też przydało, jeżeli chodzi o samochody czy też o motocykle. Za ucieczkę i niezatrzymanie się do kontroli motocykliście grozi kara do 5 lat więzienia. To sąd zdecyduje o dalszych losach tego kierowcy.